że koalicja 13 grudnia to jest jazda bez trzymanki, że można wyłączyć sygnał telewizyjny, że proszę Państwa, można naruszyć naszą wolność w naszym domu, bo raptem się okazało, proszę Państwa, że nie możemy oglądać tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni, albo że nie możemy dokonać wyboru. Czy komuś przyszło do głowy, że takie brutalne zajęcie i taki zamach na media może się odbyć na podstawie uchwały Sejmu, o której marszałek mówił, że to tylko takie życzenia, że to tylko taki, proszę Państwa, apel, że to stanowisko Sejmu i zobaczymy, co dalej będzie się działo. A potem widzieliśmy, co się działo. Pułkownik minister podjął natychmiastowe działania, nie patrząc na to, że one wymagają zmian ustawowych. Proszę Państwa, i dzisiaj polscy artyści, polskie te środowiska artystyczne mają ministra pułkownika. Czy Państwo sobie wyobrażacie, że ministrem kultury byłby Mariusz Kamiński? Co by to się działo, gdyby takim ministrem został pułkownik z przeszłością służba? I proszę Państwa, tak zaczęły się rządy absolutnie bezprawia. A za chwileczkę mieliśmy dwóch ministrów w więzieniu. Cóż tam ułaskawienie z 2015 roku prezydenta? To jest pokazanie Polakom, żadne ułaskawienia nas nie obchodzą. Żaden Trybunał Konstytucyjny nas nie obchodzi. To jest pokazanie Polakom, że Mariusz Kamiński, który jest marką, jest symbolem walki, zwalczania korupcji, ląduje w więzieniu, jest w więzieniu. A więc co wy, maluczcy, na co się mierzycie? Bójcie się już w tej chwili. To jest próba społecznego zastraszenia wszystkim, pokazania miejsca w szeregu. Proszę zobaczyć, jacy jesteśmy mocni. Likwidujemy telewizję publiczną, która przecież realizuje misję publiczną. Media komercyjne nie będą realizować misji publicznej. To media mają ten obowiązek kontrolny, informacyjny. To one są też kulturotwórcze, edukacyjne. Nie, no tego nie będzie. Może będzie w przyszłości jakaś telewizja obywatelska. Przecież właściwie niszczenie telewizji publicznej zaczęło się chyba w 2008, kiedy Donald Tusk już wtedy mówił, nie płaćcie abonamentu. To już wtedy był też ten zamysł. A potem w 2017, kiedy też wzywano do nieposłuszeństwa obywatelskiego. Proszę Państwa, w ten niedzielny wyborczy dzień, 15 października, właściwie wszyscy Polacy szli z oczekiwaniami i nadziejami do tej urny wyborczej. Nasz elektorat liczył, że będziemy kontynuować korzystne, dobre dla Polski zmiany, że będzie rozwój, że będziemy kolejną kadencję budować silną pozycję Polski w Europie, że gospodarka, którą mogliśmy się chwalić przez te 8 lat, będzie się równie mocno trzymała. Ale byli tacy, co szli do tych wyborów kierowani antypisem, polityczną zemstą. I ja myślę, że to jest paliwo, które szybko się wypali, że na negatywnych, wrogich emocjach nic dobrego nie wyrośnie. Ale była ta część, moim zdaniem, trochę naiwnego elektoratu, która mówiła, że między jedną a drugą drogą jest może środek jakiś, może jakaś prosta droga, która dzisiaj zamienia się już w krętą ścieżkę i która za chwileczkę, i się spostrzeżemy, nie będzie miała nic do powiedzenia, bo będzie całkowicie pod butem Donalda Tuska. A teraz jest realizowany plan zemsty politycznej, toporny, moim zdaniem prymitywny. I na to odpowiedzieli Polacy. Jak nigdy wcześniej
proszę Państwa, z całego województwa lubuskiego. Wcale nie łatwego dla nas politycznie. Dzwonili ludzie i pytali się, co mamy dalej robić. Pani poseł, tak dalej nie może być. Musimy się organizować. Musimy coś z tym zrobić. Nie ma na to naszej zgody. A proszę Państwa, równocześnie w tle tego wszystkiego w Brukseli się działo. Tam odbywały się niezwykle ważne wydarzenia. I to był zbieg dosłownie terminu. Wtedy, kiedy zamilkły media publiczne, przyjmowany był pakt migracyjny. To było 20 grudnia, zakończyły się trilogi. 18 grudnia można było zgłaszać uwagi podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej, na której byli ministrowie ochrony środowiska, gdzie była taka możliwość, że groźne dla Polski zmiany traktatowe mogły być dyskutowane. Żaden z krajów nie zgłosił sprzeciwu. Do tej pory Polska zawsze miała odwagę iść pod prąd, jeżeli dobre rozwiązania, korzystne rozwiązania dla Polski i Europy były podejmowane. I co mamy, proszę Państwa? Mamy próbę zmian traktatowych, które tak naprawdę mogą pozbawić nas suwerenności. To jest sytuacja niezwykle niebezpieczna. A powiem, dlaczego jest niebezpieczna. Bo zwykle mówimy, jak tracimy wolność, jak tracimy suwerenność, to może będzie się lała krew, może ktoś przekroczy granicę, może wszyscy zobaczą, jakie jest zagrożenie, ale to zagrożenie jest inne. Ono jest po prostu pełzające. Krok po kroku próbuje nas się pozbawić kompetencji w najważniejszych dla Polaków kwestiach. Próbuje nas się pozbawić prawa do weta, a więc kraje o mniejszym potencjale ludnościowym nie będą miały nic do powiedzenia. Próbuje się regulować podatki, kwestie bezpieczeństwa, kwestie edukacji. I tak po kolei można by było, proszę Państwa, wymieniać. A więc Unia już będzie nam mówiła, czym jeździmy, co jemy, czego się uczymy, jak się bronimy i jaką walutą obowiązującą mamy mieć w Polsce. Bo gdyby te zmiany traktatowe były przyjęte, to pożegnamy złotówkę i w dogodnym dla Unii momencie, ani w dogodnym momencie dla Polski przyjmiemy euro. I proszę Państwa, to się może tak dziać, że w którymś momencie Polacy się obudzą i powiedzą, kto nam to zrobił? Dlaczego tego nie wiedzieliśmy? Ale jesteśmy odcięci od informacji. Nie wiemy, jakie to są zagrożenia. Nikt nie prowadzi z drugiej strony takiej akcji informacyjnej. Chociaż w czasie kampanii wyborczej, jak trzeba było mówić, że się wstrzymamy albo będziemy przeciw, to takie deklaracje, proszę Państwa, padały. Po czym europoseł Belka, Balt, Cimoszewicz, Spurek, gdzie ta Kogut, tak, i tam 9 posłów zagłosowało za Różatum, tak. Zagłosowało za przyjęciem tych zmian traktatowych, tak? A wcześniej w komisjach absolutnie. Jeszcze mogłabym dorzucić tu europosła Sikorskiego, ale to są ci, którzy dali większość temu, że procedura została uruchomiona, proszę Państwa. To jest olbrzymie zagrożenie dla suwerenności Polski. Ja czasami prowadzę dyskusję, to słucham, aż co ty mówisz? No ale to w takim razie dobrze, to ochrona środowiska będą decydować, gdzie są nasze inwestycje. Będą decydować o naszej edukacji. Będą decydować o naszych podatkach, obciążeniach i tak dalej, i tak dalej. No ale też właśnie nakładały się wydarzenia związane z finalizowaniem kwestii paktu migracyjnego, paktu azylu i migracji. Czyli zamknęły się te trilogi. I teraz są przygotowane tylko
akty wykonawcze, proszę Państwa. I ktoś powie, może to niewinnie wygląda, tak jak mówią oponenci polityczni. Czyli limit jest 30 tysięcy, tak? A za jednego emigranta trzeba będzie zapłacić 20 tysięcy w ramach tak zwanej obowiązkowej solidarności. Co to za pieniądze, co to za ilości? No to powiedzmy sobie, co to za polityka migracyjna. Jeżeli komisarz Johansson mówi, że trzeba przyjąć 4,5 miliona, a w ramach tego paktu ktoś sądzi, że relokacja 30 tysięcy w jakikolwiek sposób rozwiąże ten problem, to już wiemy, że to jest oszustwo, że to jest ta furta, te drzwi, żebyście się zgodzili, bo niewielkie pieniądze, niewielkie ilości. Dlaczego my mamy odpowiadać za błędy polityczne Angeli Merkel z czasów polityki otwartych drzwi? Dlaczego kraje, które już z dotychczasową ilością imigrantów sobie nie radzą, chcą nas na siłę uszczęśliwiać swoimi problemami, proszę Państwa? I skąd się wzięła polityka migracyjna? Ona się wzięła, proszę Państwa, z tego, że potrzebny był w krajach zachodnich, szczególnie w Niemczech, dopływ taniej siły roboczej. Niemcy potrzebują około 1 miliona pracowników. Proszę zobaczyć, do tej pory takimi tanimi pracownikami byli też Polacy. Ale sytuacja gospodarcza się zmienia i dzisiaj my wykonujemy zupełnie inne prace w Niemczech, niż było to jeszcze 10 czy ileś lat temu. Dlatego też polska gospodarka, która ma ciągle zagwarantowane zatrudnienie na rynku pracy i ma dopływ pracowników, rośnie w siłę, a obawy niemieckiej gospodarki są coraz większe. My mamy coś bezcennego. Kapitał ludzki. Kapitał ludzki. Proszę Państwa, mamy cyfryzację, nowoczesne technologie, mamy sztuczną inteligencję, ale ciągle tych dwóch rąk do pracy i tej głowy nic nie zastąpi. To proszę powiedzieć, dlaczego prowadzono tak błędną politykę niskiej dzietności, wyśmiewania tej dzietności, rozbijania rodzin, szukania alternatywnych rozwiązań po to, żeby poprzez tanią siłę roboczą ratować swoją sytuację na rynku pracy. My tu przy granicy umiemy funkcjonować w tym sąsiedztwie. I proszę Państwa, pamiętamy dobre czasy, jak jeździliśmy do Niemiec. Ja często to przypominam. Na przeceny, na to, żeby popatrzeć, jak tam jest po tej drugiej stronie, nawet jeszcze jak było w komunie, no było trochę lepiej. I powiedzmy dzisiaj wszyscy uczciwie, proszę Państwa, jedziemy dzisiaj tam bez najmniejszych kompleksów. Możemy robić zakupy i z satysfakcją przyglądamy się, jak to oni dzisiaj do nas przyjeżdżają też na te zakupy. Ale pamiętamy wszyscy, że Niemcy Polakom dali najdłuższy okres na otwarcie rynku pracy. Siedmioletni okres. Wielka Brytania otworzyła swój rynek, a Niemcy sądzili, byli przekonani, że jak szybciej otworzą ten rynek pracy, to wszyscy Polacy wyjadą, bo o niczym innym nie marzą. I mogą dzisiaj za błędy tamtej polityki bić się w piersi, ale oni nie chcą się uczyć na własnych błędach, tylko wystawiają nam rachunki za swoją politykę. I proszę Państwa, patrząc, za chwileczkę będzie mówił też Marek, więc ja w aspekty prawne i tego, co się w Polsce dzieje, niewyobrażalnych naruszeń prawa, tych prób rządzenia uchwałami, tych prób siłowego rozwiązania wielu spraw. Powiem jeszcze, że całkowicie na dalszy plan zeszło 100 konkretów i 100 może pustych obietnic, z którymi szli do kampanii wyborczej. 1500 zł podwyżki
dla nauczycieli, proszę pytać ich, co z tą podwyżką. Akademik za złotówkę. Kwota wolna od podatku. Dobrowolny ZUS. Zegar pierwszych 100 dni bije coraz szybciej. I za 100 dni zapytamy, co zrealizowaliście. Ale wydawało się wtedy, że dla części ich elektoratu to ma znaczenie wtórne, ale to jest strategia na krótką metę. I teraz pada pytanie, proszę Państwa, spotykamy się tu. Dlaczego się spotykamy i co dalej? Jak odpowiedzieć na te pytania stawiane w Warszawie? I my mamy strategię krótkoterminową i strategię długoterminową. I ta, która jest tuż przed nami, to jest związana z wyborami samorządowymi. A więc wybory do tego parlamentu regionalnego, co się dzieje na poziomie województwa. I trzeba po prostu nie tylko pójść na wybory, trzeba pójść na te listy, trzeba się zastanowić, jak skonstruować te listy, żeby były atrakcyjne, żeby każdy znalazł kogoś, kto jest warty tego głosu, żeby pokazać, że się potrafimy mobilizować i że potrafimy się organizować. A potem jest ten poziom już nieregionalny, bo jak mówimy o tym poziomie regionalnym, to wtedy te sondaże partii konfrontują się na poziomie województwa. Więc na pewno będzie to ta ocena w skali całego kraju. Ale mamy te wybory, proszę Państwa, lokalne. Ja zawsze słyszę, ach, na tym poziomie lokalnym, pani poseł, to są chodniki, tam nie ma polityki. No to ja chcę powiedzieć, proszę Państwa, żebyśmy pamiętali, że my mnóstwo tych chodników z budżetu państwa sfinansowaliśmy. I chodniki, i ścieżki rowerowe, i szkoły, i stadiony, i sale gimnastyczne, inwestycje drogowe, modernizacja całego sprzętu straży pożarnej, policji i można by było pokazywać. Część inwestycji w tej pięcioletniej kadencji z naszym znaczącym udziałem się zakończyła. Trzeba to w każdej miejscowości, proszę Państwa, pokazać. Część jest finalizowana i też musimy po prostu o tym mówić. To nasz dorobek, ale też musimy mówić, że mamy strategię na przyszłość, a potem będą wybory prezydenckie. I to jest ten kolejny, dalszy dla nas etap. Ale proszę Państwa, to, żeby nam to się udało, to musimy budować wspólnotę. Te wspólnoty i te więzi społeczne zostały trochę rozbite przez pandemię. A poza tym tak mocno obecne są media społecznościowe, trochę się odzwyczailiśmy, więc musimy wrócić do tego, co było w 2015 roku. Jesteśmy pozbawieni dostępu do mediów. Nie ma mediów publicznych w takim wymiarze, proszę zobaczyć, jak dramatycznie posypała się oglądalność tego kanału kiedyś informacyjnego, tej nowoczesnej, super ucyfrowionej telewizji, tak bogatej, gdzie mówią, nie mam co oglądać. Nie wszędzie jest dostępność do Republiki, nie każdy może oglądać portal, nie wiem, telewizji, media narodowe, no to są bardzo ograniczone też, proszę Państwa, zasięgi. Więc po prostu to jest zadanie dla każdego z nas. Tak jak tu jesteśmy, to nie chodzi o to, żeby odbyć spotkanie niedzielne. Tylko idziemy i niesiemy po prostu ten przekaz. Mówimy, że jesteśmy razem, jesteśmy sami, że nie damy się, broń Boże, zastraszyć, że się nikogo nie boimy, bo będzie realizowana polityka ośmieszania, pogardzania, poniżania. Już to przechodziliśmy. Jesteśmy przećwiczeni. Nie damy się. I po to jesteśmy dzisiaj razem, żeby powiedzieć, że w tym byciu razem jest wielka, wielka siła. Dziękuję.
Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa witam w Zielonej Górze. Niespełna 3 tygodnie temu, 11 stycznia, byliśmy razem w Warszawie na proteście wolnych Polaków. Ponad 200 tysięcy Polaków przyjechało pod Sejm do Warszawy, mimo fatalnych warunków atmosferycznych, rozmaitych utrudnień i dnia pracy. Ale wśród tych Polaków byli też Lubuszanie, Zielonej Góry, Gorzowa, Międzyrzecza, Nowej Soli, Świebodzina, miasteczek. Dziękuję Wam za to bardzo serdecznie. Dziękuję za to, że byliście, razem. Byliście na to, aby z jednej strony zaprotestować. Zaprotestować przeciwko łamaniu konstytucji, łamaniu praworządności. Byliśmy tam po to, aby powiedzieć nie koalicji 13 grudnia. Nie godzimy się na ograniczanie naszych praw obywatelskich, dostępu do wolnego słowa, do mediów publicznych. Nie godzimy się na zamach na media publiczne. To chcieliśmy głośno wyrazić. Ale jednocześnie spotkaliśmy się wówczas w solidarności z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Bezprawnie osądzonych i bezprawnie uwięzionych. Ta decyzja o wygaszeniu mandatów naszych posłów, a następnie ich uwięzieniu, pokazała, że Polska jest dzisiaj państwem bezprawia. Nie godzimy się na to. Nie godzimy się na to, proszę Państwa. Nie godzimy się przede wszystkim dlatego, że to, co spotkało Maćka Wąsika, Mariusza Kamińskiego, może spotkać każdego z nas. Każdego z nas za wypowiedziane słowo, krytyczne wobec obecnej władzy, za działanie, które zmierza do realizacji naszych programów, naszych planów. Może to spotkać nie tylko polityka z ław sejmowych, ale radnego, chociażby naszego przewodniczącego Rady Miasta Zielona Góra, który siedzi tutaj, patrzy się, uśmiecha z niedowierzeniem, bo nie chciało nam się w to wierzyć, że mogą przyjść silni ludzie. Nie chciało nam się w to wierzyć, a jest to też jedna z przyczyn naszej porażki. Bo proszę Państwa, im szybciej sobie uświadomimy, że 15 października nie tylko nie wygraliśmy wyborów, ale te wybory niestety przegraliśmy. No między innymi właśnie przez ten brak naszego zdecydowania, jakiejś takiej mobilizacji, umiejętności zebrania się w tą siłę, którą dzisiaj próbujemy po nie w czasie tworzyć. Ale dobrze, że próbujemy. Ale dobrze, okej. Celowo prowokuję, tak jest. Za chwilę Państwo będziecie na ten temat. Za chwilę będziemy o tym rozmawiać, ale proszę Państwa, no niestety nie możemy iść jakby w tym przeświadczeniu, że wybory przez nas zostały wygrane. Bo dzisiaj widzimy, co się dzieje. Dzisiaj widzimy, że ta władza sięga po argument siły. Oni uważają, że uzyskując mandat społeczny w tych wyborach, a za chwilę powiemy o tym, jak im się to udało, że mogą wszystko. Ale nie na tym polega demokracja. Nam to wytykali. Nam to wytykali przez 8 lat. Że mimo tego, że mamy mandat społeczny, że większość Polaków zagłosowała za nami w 2015 roku, w 2019 roku. No i oczywiście wygraliśmy wybory w tym sensie, że zdobyliśmy 7,5 miliona głosów, najwięcej spośród wszystkich komitetów, a dzisiaj jesteśmy marginalizowani. Dzisiaj nie mamy przedstawiciela w prezydium Sejmu, tak? Nie pozwolono nieobecnej dzisiaj naszej marszałek Elżbiecie Witek zostać wybraną do prezydium Sejmu, chociaż nam to się należało w sposób oczywisty. To jest też oczywiste łamanie demokracji i zasad demokracji, kiedy największy klub w parlamencie nie ma swojego przedstawiciela w prezydium. Ale oni korzystają, proszę Państwa, z argumentu siły. To zapowiedzieli i to realizują. Nie godzimy się na to, po to się spotykamy, po to byliśmy 11 stycznia w Warszawie, po to dzisiaj i w ten weekend, i w kolejne weekendy będziemy spotykali się i w miastach wojewódzkich, i w miastach powiatowych,
aby głośno i wyraźnie mówić nie. Nie godzimy się, organizujemy się, razem tworzymy siłę, siłę wolnych Polaków. Po to jesteśmy tutaj też dzisiaj, za co bardzo serdecznie Państwu dziękuję, że jesteśmy po to, aby właśnie wyrazić nasz zdecydowany z jednej strony sprzeciw wobec tego bezprawia, które w Polsce się dzieje, tego bezczelnego łamania prawa, ale z drugiej strony też wyrazić poparcie. Wyrazić poparcie dla szefa naszej partii, premiera Jarosława Kaczyńskiego, który dzielnie walczy, który wyruszył znowu w kolejną trasę do Polaków, dla Mateusza Morawieckiego, dla Beaty Szydło, dla Eli Witek. Musimy po prostu wyrazić to poparcie dla naszych liderów, bo bez nich i bez tej naszej mobilizacji no nie możemy myśleć o wygraniu kolejnych wyborów, czy to samorządowych, czy europarlamentarnych, a tutaj ważą się losy naszej ojczyzny. No ale proszę Państwa, no jak to się stało, że 15 października do władzy Polacy dopuścili tych, którzy już dawno powinni zniknąć z polskiej polityki? Jak to się, proszę Państwa, stało? Jak to się, proszę Państwa, stało, że dzisiaj w ławach sejmowych zasiadają osoby z zarzutami kryminalnymi, albo ci, którzy przed tymi zarzutami uciekali do Włoch, tak? Którzy kryli się za immunitetem, jak strzela się marszałek Grodzki, a wsadza się do więzienia ludzi o nieposzlakowanej opinii, patriotów i polityków, którzy walczyli przez całe 30 lat wolnej Polski z korupcją, z przestępczością. Dzisiaj takie standardy w Polsce mamy, że oni trafiają do więzienia. Natomiast Grodzki, Giertych, Kwiatkowski, Gawłowski siedzą w ławach sejmowych lub senackich, a Karpiński w nagrodę prosto z więzienia jedzie do Brukseli. To jest dzisiejsza Polska. Zgodzimy się na nią? Nie. Hańba! Nie ma. To jest hańba, absolutnie, absolutnie się z tym zgadzam. Na taką hańbę nie ma zgody. Musimy ratować dobre imię Polski, bo to jest kompromitacja też na arenie międzynarodowej. Oczywiście dzisiaj przyklaskują w Brukseli Komisja Europejska, Ursula von der Leyen, Reuters, inni europejscy politycy temu, co w Polsce się dzieje. Usłyszycie tam, że jest łamana w Polsce praworządność? Nie. Nie usłyszycie. W tej chwili są po prostu metodami niepraworządnymi, co jest uzasadnione, wprowadzana w Polsce konstytucja, przestrzeganie prawa i tak się musi dziać zdaniem polityków europejskich. My się na to oczywiście nie godzimy. Nie ma takiej możliwości. Konstytucja jest dzisiaj w Polsce oczywiście najwyższym aktem prawnym. Ma być przestrzegana i musi być przestrzegana. No ale niestety, o tym mówiła już pani minister Elżbieta Rafalska, nasza europoseł, że ta olbrzymia przewaga z jednej strony, medialna tamtej strony, tak? Przez to między innymi przegraliśmy wybory. 8 lat kłamstwa. 8 lat atakowania Prawa i Sprawiedliwości o niestworzone rzeczy, o łamanie konstytucji, o naruszanie praworządności. Ktoś powiedział Polakom, co to jest praworządność, albo ktoś powiedział, w którym punkcie Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat łamało konstytucję. W którym? Jak konkretnie się zapytać, to nie ma. Nie ma odpowiedzi. Bo nie złamało Prawo i Sprawiedliwość konstytucji, wybierając sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. To w ogóle nawet kontroli nie podlega. W drodze uchwały sejmowej wybiera się sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a prezydent przyjmuje od sędziów ślubowanie, przysięgę. Stało się tak? Stało się tak. I prezes Andrzej Rzepliński, ówczesny prezes Trybunału Konstytucyjnego, przyjął oczywiście tych sędziów, wypłacał im uposażenie, przydzielił obowiązki. Byli sędziami i są? Byli sędziami i są, proszę Państwa. Nikt tutaj konstytucji nie złamał. I to jest jedyny koronny argument, który oni przytaczają na to, że niby Prawo i Sprawiedliwość naruszało praworządność. Bo wszystkie inne decyzje były oparte, uchwalone ustawy. Myśmy po prostu zmieniali prawo, uchwalając ustawy. Reformując sądownictwo, uchwałą myśmy reformowali sądownictwo? No nie. Przyjęliśmy ustawy,
prezydent ustawy podpisał, jeżeli był kwestionowany, to przez Trybunał, przed Trybunałem Konstytucyjnym. Są zgodne z prawem. Oczywiście może się ta reforma nie podobać. Może się nie podobać to, że Krajowa Rada Sądownictwa w ciągu ostatnich 6 lat w procesach nominacyjnych wskazała prezydentowi ponad 3000 sędziów. Sędziów, którzy awansowali w tym czasie, sędziów, którzy weszli do służby, asesorów. Oni są dzisiaj po prostu w wymiarze sprawiedliwości i nikt nie kwestionuje przecież ich statusu. Oni wydają wyroki, oni pracują na rzecz Rzeczpospolitej. I dzisiaj tak naprawdę też jakby ten temat uci statusu sędziów nominowanych przez KRS. No bo przecież wybrano do Krajowej Rady Sądownictwa parlamentarzystów, tak? Gasiuk-Pihowicz. Kto tam jeszcze wszedł? Zimoch. Oczywiście. Kopiwnicki. I dzisiaj Krajowa Rada Sądownictwa jest organem, który działa zgodnie z prawem, tak? No bo ja. Oczywiście, twierdzą, że nie, że po prostu oni są jedynie prawidłowo wybrani, pozostali sędziowie są nieprawidłowo. No ale to znowu, proszę Państwa, co za paradoks. Dobrze Państwo wiecie, że jeżeli jest organ kolegialny, jeżeli w tym organie kolegialnym zasiada chociażby jedna osoba niezgodnie z prawem wybrana, decyzje tego organu są nieważne. Natomiast oni po prostu przychodzą tam i biorą pieniądze. Każdy wie, że po prostu, zresztą to już jest słynne, bieda w Krajowej Radzie Sądownictwa, od kiedy tam jest pani poseł Kasiuk-Pihowicz, bieda jest nazywana gaszukowym. Także biorą gaszukowe i mówią, że działają w nieprawidłowym organie. No to jest kpina. Ale to pokazuje jakby hipokryzję na tej stronie, że wcale nie chodzi o praworządność, że wcale nie chodzi o to, czy Krajowa Rada Sądownictwa działa zgodnie z prawem, czy działa niezgodnie z prawem, bo w sposób oczywisty działa w oparciu o ustawę, czyli działa zgodnie z prawem. Jeżeli chce się to zmienić, jeżeli chce się zmienić zasady funkcjonowania mediów publicznych, jeżeli chce się zmienić zasady działania Prokuratury Krajowej, jeżeli chce się zmienić ustrój sądu, co się robi? No zmienia się po prostu ustawę. Ma się większość sejmową, zmienia się ustawy. Mają większość sejmową? Mają większość sejmową. Zmieniają ustawy? Ile ustaw uchwalili? No, raz, że akurat w tych sprawach, których chcieli dokonać zmian, nie zmienili uchwał, podjęli uchwały i w oparciu o te uchwały następnie w sposób bezprawny media publiczne zawłaszczyli, że bezprawny potwierdził to sąd rejestrowy, odmawiając wpisu najpierw nowych zarządów do Krajowego Rejestru Sądowego, następnie likwidacji. Odmówiono likwidacji Polskiego Radia, Polskiej Telewizji. I niech was nie zwiedzie to, że są wpisywane rejestracje z kolei likwidacji rozgłośni radiowych, bo one nie działają jakby w oparciu o te przepisy, o które działa telewizja publiczna, radio publiczna, Polska Agencja Prasowa. Nie można zlikwidować w drodze kodeksu spółek handlowych Polskiego Radia Spółki Akcyjnej, Polskiej Telewizji Spółki Akcyjnej, bo one zostały utworzone w drodze ustawy. I jeżeli chce się je zlikwidować, trzeba zmienić ustawę. Mają większość, czego tego nie robią? Powiedzą oczywiście, że pan prezydent będzie miał wątpliwości. Ale czy rozmawiają na ten temat z panem prezydentem? Nie rozmawiają. Nie rozmawiają z prezydentem, w ogóle lekceważą, bo uważają, że nie reprezentuje wszystkich Polaków. A przecież tak nie jest. Prezydent Rzeczpospolitej, głowa państwa, reprezentuje majestat całej Rzeczypospolitej. Z ich strony, niestety, to jest jakby kolejne naruszenie zasady praworządności, to brak konsultacji z panem prezydentem. Brak konsultacji chociażby w przedmiocie prokuratora krajowego Dariusza Barskiego. No nie można, proszę państwa, bez pisemnej zgody prezydenta odwołać prokuratora krajowego. No nie można też wymyślić sobie osoby pełniącej obowiązki prokuratora.
krajowego. No nie ma niczego takiego w ustawie zapisanego. A jednak to zrobili. A jednak to zrobili, naruszając po raz kolejny i obowiązujące prawo, i obowiązującą konstytucję. Żaden rząd w Polsce, żadna większość sejmowa przez 30, blisko już 5 lat od 89 roku w taki sposób jawnie nie łamała prawa i w taki sposób jawnie nie łamała konstytucji, jak w tej chwili ta władza. Dlatego my musimy tutaj, w Zielonej Górze, w Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie, spotykać się, Poznaniu, protestować, głośno mówić. Nie ma zgody, nie godzimy się. Ta władza łamie prawo. Ta władza dzisiaj depcze prawa i wolności obywatelskie w Polsce. Bo takie łamanie prawa poprzez niezgodne z przepisami próby odwołania prokuratorów, prokuratora krajowego, jego zastępców, prokuratorów, którzy prowadzą najważniejsze śledztwa w Polsce, bo przecież prokuratura krajowa taką ma właśnie kompetencję. Dzisiaj po tych decyzjach, jeżeli one się utrzymają, to dziesiątki przestępców, setki przestępców uniknie odpowiedzialności karnej, bo te postępowania będą po prostu umarzane. Na to będą powoływali się mecenasi tychże przestępców. Czy o to chodzi? No nie, no chodzi przede wszystkim o to, żeby w Polsce wprowadzić chaos i zamęt. Chaos i zamęt po to, aby obywatelom, nam, umknęły właśnie z oczu te najważniejsze sprawy, które się dzisiaj dzieją i dokonują, o których mówiła pani europoseł, a zatem próba przeforsowania traktatów europejskich, po przyjęciu których Polska czym się stanie. O tym mówi wielokrotnie premier Jarosław Kaczyński. Polska stanie się terenem zamieszkanym przez Polaków. Natomiast jako państwo stracimy suwerenność, stracimy możliwość funkcjonowania jako niezależny podmiot na arenie międzynarodowej. Nie będziemy suwerenni. Nie będziemy po prostu mogli podejmować decyzji w sprawach polityki zagranicznej, polityki migracyjnej, polityki obronnej, polityki klimatycznej, praktycznie w żadnej dziedzinie, łącznie również ekonomiczną, finansową, nie będziemy mogli podejmować jakichkolwiek suwerennych, samodzielnych decyzji. No to oznacza koniec państwa polskiego. Nie ma na to zgody. Godzimy się na to? Nie godzimy się. Po to się właśnie też dzisiaj spotykamy. Po to spotykamy się, żeby na następnym spotkaniu było nas jeszcze więcej. Że jak po prostu rozjedziemy się stąd, z Zielonej Góry, do naszych miejscowości, aby o tym rozmawiać z naszymi przyjaciółmi, sąsiadami, w rodzinach, że jeżeli na kolejne spotkanie będziemy w Nowej Soli, w Świebodzinie, Sulechowie, to żeby znowu było nas jeszcze więcej może nawet niż tutaj, po to, aby po prostu ten ruch społecznego sprzeciwu budować. I znowu to jest dla nas główny cel, na dzisiaj główne zadanie. 25 lutego w Warszawie Kongres Sił Patriotycznych. Szykujemy się do niego. Oczywiście są przedstawiciele dzisiaj też rozmaitych organizacji, stowarzyszeń patriotycznych, lokalnych. Będziemy czekali na akces udziału w tymże kongresie. Sekretarz Grzegorz Maćkowiak już od dzisiaj właściwie będzie zbierał zgłoszenia z wojewódzkiego, z województwa lubuskiego na ten kongres. Ale budujemy też tę wspólnotę sprzeciwu tutaj na poziomie lokalnym, w województwie lubuskim, w każdej miejscowości, w każdym powiecie. Muszą nas usłyszeć, musi nas usłyszeć Donald Tusk, muszą usłyszeć nas większości sejmowej, musi usłyszeć oczywiście showman Szymon Hołownia, może przejrzy na oczy i zapłacze dzisiaj nad konstytucją. A nie Becha nie będzie napychał się popcornem, prawda? Popcornu nie chcemy. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję, że jesteśmy tutaj razem, bo też nam dodaje siły, bo jeżeli mamy tę świadomość, że za nami stoją setki, tysiące naszych wyborców w województwie lubuskim, że w skali Polski stoją za nami miliony, to możemy powiedzieć, że jesteśmy dumni. Jesteśmy dumni, że jesteśmy jednym z 7,5 miliona problemów Tuska, a myślę, że ten problem dla niego będzie coraz większy. Dzięki Państwa wsparciu oczywiście będziemy się ku temu dążyć, a Państwo po prostu oczywiście i bez Państwa to przyszłe zwycięstwo nie będzie możliwe. Razem je osiągniemy i to szybciej niż myślicie. Dziękuję. Państwo, teraz po tych dwóch wystąpieniach przejdziemy do rundy pytań. Myślę, że tych pytań jest sporo i zapraszam oczywiście panią poseł Frydę Rafalską, pana posła Marka Asta, właśnie żeby na te państwa pytania odpowiadali. Powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy, krótko. Edukacja. Dzisiaj wiemy, jakie potężne uderzenie jest młode pokolenie. To dzisiaj też jest oś wielkiego konfliktu, który niestety ta władza polskim szkołom i polskiej młodzieży wytacza. Ale pewnie o tym też będziecie Państwo pytać. Także zapraszam serdecznie do zadawania pytań. Mikrofon tutaj nie jest dostępny, także prosimy. Generalnie dzień dobry Państwu, moje nazwisko Kostęba, ja pochodzę ze Szprotawy. W swoim czasie to był potężny garnizon, wiadomo jakich wojsk. W tej chwili byliśmy wczoraj na przepięknej, patriotycznej imprezie w Raganiu, zorganizowanej przez księdza biskupa ordynariusza. Nie tylko było to piękne spotkanie religijne, ale także i patriotyczne. Ja się pytam, gdzie są poczty sztandarowe Wojska Polskiego? Ja się pytam, gdzie jest ordynariat polowy? Na chucie Owsika. Bo to było 4 razy więcej ludzi, jak tutaj my wszyscy jesteśmy. No, to ja się pytam, i teraz z kim chcecie wojować i co chcecie osiągnąć? No, to ja się pytam. A teraz jeszcze wam powiem, jedziemy do Warszawy. Ja króciutko, bo ja nie chcę tam, ja nie lubię. Jedziemy do Warszawy, za mną siedzi facet z Gorznicy, jego córka pracuje w policji w przewozie. A ja mówię, no to bardzo ładnie. Dziewczyna się kształciła w Dęblinie, tu, wszędzie, ile ona tych szkół pokończyła i skończyła jako dzielnicowa w przewozie. No ale ja mówię, no dobra, a co się stało 9 stycznia w Warszawie? Co się stało? Kto wlazł tam do tego prezydenckiego? Do domu prezydenta. Tak. Kto? To przecież to może wyjść do każdego z was. W każdej chwili. No. Przyjdzie jakiś tam sędzia, przyjdzie jakiś tam ale teraz te pytanie. No to właśnie, jak mamy traktować teraz służby siłowe? I jak się do nich ustawić? Jak? No, bo on mówi tak, a nie, no to jego córka to jest prawdziwa policjantka, a to są niby jacyś tacy, no jak? To jest do was pytanie, drodzy Państwo. Bo to jakie my mamy jako szeregowi tacy zwyczajni wpływ? I to jest moje pytanie, proszę. Dziękuję. No ja powiem tylko krótko, zanim odpowie jeszcze na lekarz. Tak jak to rozumiemy, że one są w służbie politycznej Donalda Tuska, a Kosiniak-Kamysz trzeba ręce składa w modlitwie, ale dzisiaj jego sztandary nie dodają powagi i nie biorą udziału w tego typu uroczystościach, bo pewnie niższy szczebel jakby boi się zwyczajnie, tak, takiego uczestnictwa, a być może tego, kto to organizuje. Także mamy tu odpowiedź na to, to może to jest to opiłowywanie katolików też, o czym mówił tak skutecznie poseł Nitras, dzisiaj minister. Tego typu działań absolutnie możemy się spodziewać. Dlatego nas musi być więcej. Nie zastąpimy tych sztandarów, ale swoją obecnością pokażemy, jak dla nas to jest ważne. Bardzo
Nie, no przede wszystkim, proszę Państwa, oczywiście funkcjonariusze wykonują rozkazy. No nie możemy po prostu w jakiś sposób anarchizować tutaj życia publicznego. Jesteśmy przeciwni chaosowi, anarchii. Wiadomo, że poleceniom funkcjonariuszy zawsze się podporządkowujemy, natomiast ich nieprawne ewentualne działania zgłaszamy. Zgłaszamy do europoseł, do posła Asta, do posła Dajczaka, do posła Materny. My będziemy wiedzieli, co z tym zrobić. I jeżeli tego rodzaju działania są, które Państwa zdaniem naruszają prawo, no wówczas prosimy o zgłoszenia. Natomiast nic nie jest winien funkcjonariusz, który z uwagi na swoją służbę musi podejmować decyzje, które podjęli jego przełożeni. Proszę Państwa, chcę zadać pytanie? Proszę Państwa, ja zauważyłem coś takiego w Sejmie, jak pan Hołownia, no różne takie sceny robi. I tak po prostu patrzę na niego, no tam pochodzi taniec. Jedna droga idzie do Niemiec, druga droga idzie do